Kurde, ale za mnie czyścioch? Wszystko prawie wyczyściliśmy. Jak mogę przybliżyć? Prawy trigger. Okej, okay, te dwie rzeczy żeśmy skipnęli. Tutaj raz, dwa, trzy. Alice daje, każe klucz. Okej. Okay. A to i tak jest tylko jedno zakończenie, więc super. Okej, okay, dobra. Chyba tą kolejną postać wprowadzimy w następnym streamie. Depresja, a nie chamstwo. Fakt. Kill him. Dobrze, Piotr. Do it. Do it. Dobra, kończymy ten stream. Nie. Chociaż. Okej, okay, fajnie. Fajnie. Dobra, niech wam będzie. Przekupiliście mnie. Takie psych? Jednak nie. I wszyscy wyszli, tylko ci zostali jedyni prawilni. Jaki roller coaster. Roller coaster emocji. Dobra, ale tą sekwencję odegramy i to starczy nam. Bo ta jest dosyć ciekawa. Zostawić paczkę. Okej. Bellini Pants. Wait, what? A nie, Paints. Okej, dobra, jestem upośledzony. A czy mogę się obejrzeć w kamerze? Lewy bumper. No, fajnie. Wypuśćmy gołębia. Piotr, to ty, zobacz! Piotr w klatce, nawet dwa! Wow! Ptak Android, nieźle. Piotr Android. W sumie fajnie, ładnie wyglądają, śpiewają. Nie paskudzą, nie trzeba się nimi zajmować. Ale i tak mojego jastrzębia uwielbiam. Dobra, lecimy na górę. Ogólnie ładny dom, podoba mi się. Dobre pytanie, czemu jesteście jednogłośni? Gdzie to mamy iść? Chyba tutaj. Wakey, wakey, it's time for school. Czas trochę pobiegać. A, wait. Ty jedziesz na wózku. No tak. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. Wait, O, fakt, hold up. zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Ja to też zagłosowałem tym razem. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl. Dziękuję. Znowu jednogłośnie. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Prawy bumper. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Co mnie zastanawia? To teraz pójdziemy do łazienki. Czy mam rozerwaną koszulkę tutaj? A to się działo w poprzednim przebiegu, jak mnie zaatakowali ci protestanci, czy tam protestujący. Takie hits o podłogę, hits starym o podłogę. Wy bumper, halo? Właśnie zastanawiam się, czemu teraz mam tą koszulkę podartą? Bo nie weszliśmy w żadną bójkę ani nic. Dzieckiem o podłogę, wiem. Kurde, znam tego aktora, tylko jak on się nazywa? Coś tam. Riksen. O, stary pan nie wytrzymuje. Fajne kicie, a no fajna. Po tym nie spojrzałeś, wyszczekły me imię, Mamy dzisiaj coś swoją szczególnego w planie? barkę. Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okej. Coś jeszcze?
Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Jakieś wieści. Wow, szybko to jedzie. Wow. Nieźle. Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić. To mi się kojarzy z The Quarry, powiem wam. Nie. Z tym takim horrorem nowym. Dobra, jedziemy. Tylko gdzie mamy teraz pojechać? Tutaj na prawo? Chyba tak. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem. O, delicje. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. I'm loving it. Fajnie by być takiego gotującego androida. Podaj śniadanie. Make. Tyle, by mogło być... Jak taka starsza osoba, to powinna mieć dosyć urozmaicone jedzenie. On tu widzę jakieś owocki, nie wiem, czy to jest jakieś... mango to jest? Nie jestem pewny. Awokado może? I hyc o podłogę. Tacom o podłogę. Voila. Dziękuję, Markus. Telewizja. Do Wiedźmina? Nie wiem, czy takie jest. Musiałbyś pytać na Twitchu sobie zobaczyć w rozszerzeniach. Dobra, dzięki Tukan. Później to ogarnę. Czy on ma buźkę na tym kubku narysowaną? Co mi się wydaje? Tak, ma narysowaną. Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Dobrze, Karl. Jedzenie ASMR. Let's go. Wow! Jezu! Czemu ja myślałem przez chwilę, że to jest prawdziwa żyrafa? Wow. Szachy? Ale dziwne szachy. Ej, yo, Piotr, gramy rundę? Pewnie, że zagramy. Film na kanale? No jak będzie mi się chciało wrzucić, to wrzucę. On trochę jak szympans wygląda, ten dziadek. Może ogram Wiedźmina kiedyś, dlaczego? Zobaczymy. Najpierw Darkest Dungeon prędzej, szybka, mi się wydaje. Szachy błyskawiczne. Wygraj. Nie daj mi wybrać nawet. Wygrajmy. To się nazywa kompletna porażka. Widać, zwykły starzec nie może mierzyć się z maszyną. No wiem, że nie lubisz przegrywać i nie lubisz, jak daje ci wygrywać. Pomyślałem, że nie mam większego wyboru. Fakt. Za ludźmi trudno nadążyć. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić. Dokonywać wyborów. Spokojnie, znajdziemy pistolet. I decydować o tym. Okej, to dwie postacie znalazły pistolet. Jeszcze Markus musi znaleźć i będziemy zadowoleni. Ci, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. That's right. Chodźmy do pracowni. Ja mam takie dziwne wrażenie, że jakieś spadki są, ale nic mnie tutaj nie ostrzega, powiem wam. Poczekaj, dziadku, sekundę. Muszę sprawdzić, jak moje systemy działają. Dobra, moje systemy są w pełni sprawne, tak mi się wydaje. Tylko nie mogę wstać. Starość nie radość, ale ty coś o tym wiesz. On nie może wstać. Damn, look at that. Dobra, jedziemy do pracowni. Kurde, wszędzie te obrazy są rozrzucone. Wszystko działa, tylko jego nogi nie działają. Ty, Peter, nie kojarzy ci się ten wysięgnik? To ramię robotyczne? Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Pull the lever, Krunk. Okej, I'm sorry. Co tam narysował? Jakiś waleń? Co to jest? Wieloryb? Taki jakby pod wodą? Nie, to jest twarz. Jestem debilem. Dobra, co my tu mamy? Są cycki. No, chcę w dół spojrzeć. Kurde, to mi się wydaje.
To jest figura kobiety, tak jakby. A może mi się zdaje tylko. Kurde, jak tu jest ładnie. O, myślałem, że to jest otwarte, a tu jest szyba. No w sumie fakt, jakby wiał albo deszcz padał trochę, by mogła nabałaganić. A co mam zrobić? Aha, uporządkuj. Ech. No, o, dobra. No trochę klipów mi się wydaje, że będzie do zrobienia z tego całego mojego gameplayu tutaj. Kurde, jakby się dało po polsku zrobić to rozszerzenie, to by Witosowi było łatwiej ogarnąć, tylko chyba nie ma spolszczenia dalej. Właśnie, róbcie klipy, moderator, redaktor, let's go! Tukan nie ma co robić z tym. No i... co o tym myślisz, Markus? Podoba nam się? Nie podoba mi się. Nie jestem dobrym krytykiem. Ale malowałeś lepsze obrazy. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. O tak! No spróbuj. Ludzie w kajdanach, rewolucja! Teraz? Ale co mam... namalować. Pójdź wodze fantazji. O, wiem co narysuję. Jeżeli gra mi pozwoli. Znajdź temat obrazu? Kurde, nie mogę się obrócić. Chciałem tą kobietę narysować. Shit. A co my namalujemy? Niech. Kurde, nie mam wyboru zbytnio, tylko trzy rzeczy mam. Namaluj biurko, namaluj posąg. Znajdź temat obrazu. A, dobra, namalujemy jego obraz. No, dokładnie, Witus. Wiecie, to tak się teraz zastanawiam. Wy jeszcze o tym nie wiecie, bo... no, w gameplayu nie widzieliście całego mojego. A tak właśnie to się zastanowiłem, to wszystkie te trzy postacie główne, które są, to jest tak jakby... tak jakby jestem antyludzie, tylko jedną osobę mieć tutaj tak jakby dla androida ważną przy życiu. Tego dziadka, tamtą laskę małą, tą dziewczynkę i jednego gościa, którego jeszcze nie widzieliście. Ale to w swoim czasie. Kurde, zagłuszyłem wam trochę, sorry. Chyba nie potrafię, nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało, spróbuj, płótno. Mam sterowniki stare, muszę dograć ten. Nie wiem, aktualizacji od pół roku. Starej, jak ja ci mam malować? Mam kartę graficzną słabą. Nie uciągnie tego. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. O, I don't like it. Ale. Może. No, zamknij. Dobra. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. Coś, czego nie widziałem? Pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Nie, ale dajcie mi wybór. O, ludzkość, tak. Gniew, empatia, gniew. Tak jest. Hits. Hits. Jeden obóz, drugi obóz, kajdany, prysznice. Myk. Myk. Kurde, czemu to nie mogę tak smooth? Ten pad jest już stary. Optimistic. Czemu optimistic wszyscy? Pessimistic. Ludzie muszą zginąć. Takie sobie. Dobry Boże. Lepiej bym tego nie ujął. O, siema Niko. Niko, this is occasion. Hej, tato. Spoko, Jaszko. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy. Tak jest, Witos, bardzo dobrze. Ale dziadka zostawiamy przy życiu. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra?
Nawet nie zbliżaj. Don't you fucking do it. Tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Masz takie zbliżania i ścienkościsk. A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Ta, ta, już wszystko jasne. Wyłaś stąd? Get the fuck out? Zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem. O, co? Don't you fucking do it. Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny? Nie wyjdziesz stąd na własnych nogach. Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. Oh yeah. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! A mam talent! I lepszą kartę graficzną niż ty. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Kurde, to nie jest ta scena jeszcze. Shit. A myślałem, że tu akcja jeszcze będzie. No nieważne, next time. Właśnie pita, trzeba czajnikowi coś na urodziny wymyślić jeszcze. Dobra, możemy tu jakieś... Okej, to też było jedno zakończenie. Statystyki globalne, boom. Gniew. Większość osób wybrało nadzieję. Tożsamość. Skopiuj obraz, okej. Wygrana, większość osób poszła na remis. Zagraj w szachy, aktywuj ptaki. To były jeszcze dwie rzeczy, których nie zrobiłem, no nieważne. Nie, 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 jeszcze jedna i nie ma takiej opcji. Dobra, chyba znowu mi skraszuje. Dobra, udało się. Dobra, było fajnie. Jeszcze będą streamy długie, obiecuję wam to na pewno. Nie, 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 Witos, tak nie można. Później będzie jeszcze jedna. Obiecałem, że to będzie ostatnia i to tyle. Dobra, dzięki, że byliście, było super. Widzimy się jutro gdzieś około 14 na Apexie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i tak, trzymajcie się, do następnego.